Państwa, no, mi do wieku emerytalnego jeszcze trochę zostało, ale to nie znaczy, że Zjednoczona Lewica nie interesuje się losem seniorów, wręcz przeciwnie. Mamy, myślę, bardzo dobre, bardzo przemyślane propozycje, jak naprawić obecny system i jak przygotować go do ewentualnych reform w przyszłości. Przede wszystkim prawo do przejścia na emeryturę powinno przysługiwać w zależności od stażu pracy, a nie wieku. Proponujemy, żeby było to odpowiednio 35 lat stażu pracy dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Jeżeli spojrzeć na sytuację na polskim rynku pracy, to nadal bardzo wielu z nas pracuje na tzw. umowach śmieciowych. Żeby ci ludzie mieli szansę na godziwe życie na starość, musimy do stażu pracy liczyć czas zatrudnienia na umowach śmieciowych. Żeby doraźnie pomóc tym, którym dzisiaj jest najciężej, proponujemy 200 zł podwyżki najniższych emerytur. Wszystkie emerytury powinny być znów waloryzowane według wzrostu PKB. Po to, żeby nasi emeryci też korzystali z wzrostu gospodarczego. Oczywiście emeryci i renciści nie żyją tylko w miastach. KRUS jest bardzo istotnym wyzwaniem. Opowiadamy się za tym, żeby rolnicy, którzy płacą podatek dochodowy, przechodzili do ZUS. A tym, którzy zostaną w KRUS-ie, proponujemy podwyżkę. Też o 200 zł i rent, i emeryt. Osobom powyżej 60 roku życia chcielibyśmy ułatwić dostęp do zajęć rekreacyjno-sportowych, więc umożliwimy im dostęp do składu. A emerytom, którzy będą w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, leki udostępnimy też za darmo. Czy jest to rozwiązanie na najbliższe 10-20 lat? Moim zdaniem do końca. Moim zdaniem jest to naprawa tego, co zniszczyła koalicja Unia Wolności ABS i co nie naprawiło go. Ale docelowym systemem emerytalnym powinna być emerytura obywatelska, opłacana ze składek ZUS-owskich, ale równa dla wszystkich obywateli. To rozwiązałoby też problem przejścia z KRUS-u do ZUS-u. Po prostu każdy miałby prawo po osiągnięciu pewnego wieku, na przykład 60 lat dla kobiet, 69 lat dla mężczyzn, na to samo świadczenie. Może też rozszerzyć ten pomysł, na przykład o bonus dla tych osób, które wychowywały dzieci. Składki dzieci mogłyby na przykład w części bezpośrednio zasilać świadczenia rodziców. Myślę, że przy zmieniającej się sytuacji demograficznej i przy wielu innych wyzwaniach dzisiejszego życia, emerytura obywatelska za kilkanaście lat stanie się rzeczywistością. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki. Konrad Gryski, lista numer 6, kandydat numer 9.